Z Barii bywa w szpitalu na oddziale 7 w Lublinie. Została tam wsadzona z najbardziej psychicznymi, chorymi ludźmi. To jest zdrowa kobieta, zdrowa. I mąż ją tam wsadził ze zemsty, że go zostawiła, że go nie kocha, a zostawiła go za to, że ją prześladuje, że ją nęka. Grzegorz, mam nadzieję, że tego live'a widzisz. W tej chwili uruchamiam wszelkie możliwe live'y, media, społecznościowe, wszystko. A przyjaciółki Marty mają setki nagrań, co robisz, jak ją traktujesz i z porządnego biznesmena będziesz słynnym, patologicznym biznesmenem, który prześladował wielokrotnie swoją żonę. Wysłałem te wiadomości dzieciom Marty, jej córce i jej synowi. Przekazałem wszystkie nagrania, dowody, że tato ją prześladuje od wielu miesięcy. I ja w tej chwili staję na rzęsach i nagłaśniam sprawę na cały świat. Jutro jadę do Lublina z kamerami. Marta w tej chwili płacze, zamknęli ją na oddziale 7 z najbardziej niebezpiecznymi psychopatami, gdzie jest totalnie dobrym człowiekiem, zdrowym. Tu może... No. Czekajcie, muszę się napić wody, bo mi w ustach zaschło. Podkreślam, były mąż Marty prześladuje ją nie od teraz, nie od wczoraj, a od kilku lat. I Marta zostawiła tego człowieka dlatego, że ją gnębił psychicznie. Wyzywał, przezywał, poniżał, krzyczał. Nie wierzycie? Udostępnię te nagrania w najbliższym czasie w sieci, publicznie. Co ten człowiek wyprawiał z tą kobietą, jak ją niszczył. A ma miliony, ma pieniądze, które stworzyła właśnie Marta, nie on. Ukradł jej pieniądze, ukradł jej auto, ukradł jej wszystko i próbuje zrobić z niej wariatkę, bo zapłacił prawdopodobnie łapówki. Liczę się z tymi konsekwencjami, które mówię. Będzie pewnie mnie teraz prześladował. A ja będę bronił Marty i oznajmiam wszystkim, że nawet i żydowskich ludzi będzie nagranie, będzie wszystko, wszelkie tajemnice, które były partner Marty zamiatał pod dywan, ukrywał i tak dalej, i tak dalej. A do siostry Marty, własna siostra Marty, to największa szmata, suka i żmija. Twoja siostra ci tyle pomogła w życiu. Zapomniałem twojego imienia, suko. Tyle ci pomogła, a ty własną siostrę skrzywdziłaś. Karma do ciebie wróci. Do was wszystkich. Wróci.